Oczy całej Ameryki i całego świata patrzyły na ten budynek, na budynek sądu na Dolnym Manhattanie przez ponad rok, bo to w tym budynku po raz pierwszy doszło do formalnego aresztowania byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To w tym budynku rozpoczął się proces, w którym były prezydent Stanów Zjednoczonych był oskarżony w 34 przypadkach. Ciążyło na nim aż tyle zarzutów kryminalnych. I wreszcie to w tym budynku w czwartek po południu czasu nowojorskiego zapadł pierwszy w historii skazujący werdykt ławy przysięgłych. Donald Trump został uznany winnym w przypadku wszystkich 34 zarzutów kryminalnych, które na nim ciążyły. O co chodzi? Przypomnijmy. Otóż w roku 2016 prawnik Donalda Trumpa Michael Cohen wypłacił Stormy Daniels, aktorce filmów pornograficznych, $130 000 za milczenie o rzekomych kontaktach intymnych z Donaldem Trumpem. Później Trump oddawał mu te pieniądze. Oddawał je w poszczególnych ratach. Każda z tych rat, każdy z tych czeków to kolejny z zarzutów kryminalnych. Mamy do czynienia z niewątpliwie milowym kamieniem w amerykańskiej historii, bowiem po raz pierwszy w historii były prezydent Stanów Zjednoczonych, który ubiega się o reelekcję, został uznany przez sąd, przez ławę przysięgłych za przestępcę. Przed sądem w Nowym Jorku zwolennicy Donalda Trumpa, to tamta niewielka grupa, teraz jest ich już bardzo mało. Oni tutaj byli wtedy, gdy toczyły się obrady sądu, wtedy, gdy obradowała ława przysięgłych. W momencie, gdy werdykt został osiągnięty, pojawiło się tutaj zaledwie parę osób z tej strony, z której znajdują się zwolennicy Donalda Trumpa. Trochę inny nastrój po drugiej stronie tego parku, który stał się swego rodzaju Hyde Parkiem na Manhattanie. Tam są zwolennicy tego werdyktu, który dzisiaj zapadł. Zresztą widzą tam Państwo człowieka przebranego za Donalda Trumpa. Ma on założoną maskę Donalda Trumpa tam daleko, daleko i ma na sobie taki pomarańczowy strój więzienny. No, to jest jedna z osób, które są zwolennikami tego werdyktu, który został wydany przez sąd na Manhattanie. Tak jak wspominałem, teraz przed nami będzie apelacja, ale pytanie, czy to, co się dzisiaj stało, czy to, co stało się w czwartek w sądzie na Manhattanie, wpłynie na obraz przedwyborczy w Ameryce. 67% amerykańskich wyborców twierdzi, że nie, że oni już podjęli w swoich umysłach, w swoich głowach decyzję dotyczącą tego, na kogo głosować. Po tym, co stało się w sądzie na Manhattanie, zarówno Donald Trump, jak i prezydent Joe Biden mówią, że ostateczny werdykt zostanie osiągnięty przez Amerykanów w listopadzie, wtedy, gdy odbędą się wybory prezydenckie. Na razie za nami wydarzenie historyczne. Donald Trump to osoba skazana, to skazaniec, to przestępca formalnie. Tak wynika z decyzji ławy przysięgłych na Manhattanie, która uznała go za winnego w przypadku wszystkich 34 zarzutów kryminalnych. Marcin Wrona, Fakty, Nowy Jork.